No więc tak jak zaanonsowałam, przechodzimy do tematu priorytetowego, czyli odchudzania naturalnego. Jest ze mną dziennikarka, instruktorka, konsultantka wellness, czyli Ewa Ramparte. Ewo, na początek oczywiście dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. No i wytłumaczenie słów tych trudnych, czyli wellness. Wellness to się wzięło z angielskiego, bo well znaczy, tak jak się pyta Amerykanów, nie? How are you? I'm fine, I'm well. Czyli mam się dobrze. Czyli wellness to oznacza zdrowy styl życia, który łączy nie tylko ciało, ale również nasz umysł, nasze emocje, te takie subtelne aspekty życia. Ramparte? Ramparte to jest moje francuskie nazwisko. Tak jak Tomasz Kamel mówi, jedziesz szybciej niż myślisz. Ty krzyczysz, schudnij naturalnie. Co to oznacza, Ewo, schudnij naturalnie? Na czym polega medycyna naturalna i zdrowy, naturalny tryb życia? Schudnij naturalnie to jest moje hasło, którym chciałabym zainspirować każdą, przede wszystkim kobietę, czyli dziewczynę, która... Pytam operatorku, wiesz, się cicho i się nie angażuj za bardzo. Czy faceci bardzo chętnie, natomiast po prostu ja kiedyś bardzo dużo ważyłam. Miałam... Byłaś grubasem? No, byłam gruba i ważyłam jakieś 80 kilo. Zresztą od dziecka byłam gruba. Od kiedy... A interesowali się temu chłopcy? W ogóle. Natomiast mój komunikat polega na tym, że zanim wypróbujesz jakiekolwiek sztuczne środki, sięgnij po mądrość natury. Sięgnij po to, co już naturalnie możesz wykorzystać, by rzeczywiście sobie pomóc. To jest program przemiany życia. No właśnie! Który, no, ja doświadczyłam przemiany życia. Byłam kiedyś gruba, miałam kiedyś doła, depresję. I nie wierzyłam w ogóle w siebie. Miałeś jakieś przezwisko? Bo ja miałam taką w liceum koleżankę, która miała na imię Berta. Beata, a mówiliśmy na nią Berta, bo gruba Berta. Aha, nie miałam ksywy, na szczęście. No. Natomiast miałam takie kompleksy. Mówili na ciebie na przykład Ewucha? Żaden facet mnie nie chciał, kompletnie. W ogóle faceci mnie w ogóle nie dostrzegali. Natomiast z chwilą, kiedy schudłam, nagle 23 kilo w ciągu 4 miesięcy, i szłam sobie na ulicę, to po prostu widziałam, że chłopcy mnie widzą i nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie? Nie wiedziałam w ogóle, gdzie się schować. Czułaś się, jak głodne oczy za tobą podążały? No, było to bardzo przyjemne, aczkolwiek nadal w głowie miałam tutaj dyskietkę, taki software w komputerze, który mi mówił, jesteś gruba, jesteś nieatrakcyjna, jesteś w ogóle do niczego, głupia i tak dalej, nie? Bo jak się sformatowałaś? No to tutaj dużo pracy takiej samej ze sobą, nie? Takiego rozwoju osobistego. Po prostu po pierwsze uświadomiłam sobie coś takiego. Uświadomiłam sobie, że to są takie wkrętki, że to w ogóle nawet do mnie nie należy. Okay? I stopniowo sobie wyciągałam taki program z głowy. Na przykład w ten sposób, że zaczęłam wsuwać sobie inną dyskietkę, czyli afirmację. Ja wierzę w siebie. Jestem piękna. Jestem szczęśliwa. Jestem mądra i tak dalej, i tak dalej. Tak jak kiedyś sobie wsunęłam dyskietkę z jakichś tam powodów, czy ludzie w szkole na przykład, nie? Przyzywają. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest metafora. Żadnych dyskietek sobie nie wsuwajcie.